nam i uczy nas codziennego pielgrzymowania po drogach życia do domu Ojca. Dzisiejsze Słowo Boże jakże jest mocno skierowane do was, bracia i siostry, którzy przygotowujecie się do pielgrzymowania, kolejnego pielgrzymowania. A dzisiaj chcielibyśmy popatrzeć na nasze życie jako na pielgrzymkę. Tę pielgrzymkę, którą wyznacza nam sam Bóg. Dlatego wniknijmy krótko na... Zwróćmy uwagę na najpierw na list do Hebrajczyków. Jezus jest kapłanem na wzór Melchizedeka, jak słyszeliśmy. Tajemniczy król Szalemu, ofiarujący Abrahamowi chleb i wino, jest typem, znakiem Chrystusa. I Kościół zawsze widział w jego ofierze zapowiedź Eucharystii. Chleba i wina, które Jezus przemienia swoje ciało i swoją krew. I dzisiaj widzimy Jezusa, kapłana nowego przymierza, którego kapłaństwo jest wieczne i jedyne. I uwierzmy, że w tym kapłaństwie wszyscy uczestniczymy poprzez chrzest święty. Dlatego w naszym rozważaniu postawmy sobie te dwa pytania. Czy jesteśmy świadomi swojego szczelnego obdarowywania? I czy wraz z Jezusem ofiarujemy siebie samych Bogu na ofiarę uwielbienia? Patrzmy na słowa psalmu, który nam mówi, że kapłaństwo Jezusa jest wieczne i nieprzemijające. On raz na zawsze złożył siebie samego w ofierze za nas, a przez to zyskał panowanie nad wszystkim w niebie i na ziemi. I znów pytanie się jawi. Na jakie sfery naszego życia Jezus rozciąga swoje berło władzy? A które dziedziny w nas nie są jeszcze Jemu poddane? Jego panowanie jest pełne miłości, władane naszymi sercami. Ale czy jednak pozwalamy Mu być Panem naszego życia? I czy składamy swoje życie, swoją doczesność, wieczność pod Jego stopy, jak głosi psalmista? I oto Ewangelia dzisiaj również zwraca nam uwagę, że całym swoim nauczaniem i działaniem Jezus pokazywał ludziom Królestwo Boże, którym On jest Panem i Królem. Kieruje się miłością, a nie suchymi przepisami prawa. Ale zauważamy, że w tym działaniu jednak ani gniew, ani smutek nie były Jezusowi obce. Ewangeliści kilkakrotnie mówią nam o poruszającym spojrzeniu Jezusa, gdy na przykład patrzy na Piotra i na bogatego młodzieńca. To stwierdzamy, że jedyny raz czytamy o tym, że jego spojrzenie było pełne gniewu.
i wytłoczeniem tej prawdy, rzeczywistości pomaga nam święty Augustyn, który tak pisze. Gdy uczucia te, a więc smutek i gniew, budzą się w stosownych okolicznościach, posłuszne są prawemu rozumowi, któż by śmiał zwać je schorzeniem albo występnymi namiętnościami. Dlatego też i sam Pan, który raczył wieść życie ludzkie pod postacią sługi, nigdy nie mając żadnego grzechu, pokazywał takie uczucia wtedy, gdy uważał to za stosowne. Godne pouczenie również dla nas. Siostry, bracia, po wysłuchaniu Bożego Słowa i po krótkim nachyleniu się nad jej treścią stwierdzamy, że Jezus głosił Ewangelię o Królestwie Bożym i leczył wszelkie choroby wśród ludzi. Jego wyznawcy, uczniowie, naśladowcy, my wszyscy mamy czynić to samo. Jezus mówi, że kto w Niego wierzy, ten także dokonywać będzie uczynków, które On czyni. Dlatego naśladowanie Jezusa, wykonywanie wszystkich Jego poleceń i życie pełną Ewangelii gwarantuje nam osiągnięcie celu pielgrzymki życia, pielgrzymki do nieba. Amen.